Kłaniam się jeszcze raz, pani redaktor. Jeszcze raz dobry wieczór. Dziękuję za zaproszenie do tego programu. Już lata, prawda, więc tym bardziej czuję się doceniony. Zdrowia przede wszystkim życzę panu posłowi. Zdrowia na duszy, ciele i umyśle. Jeśli idzie o sposób, w jaki pani redaktor streściła sens mojej aktywności na tym jej odcinku, jakim są manifestacje wolnościowe od chociażby teraz ostatnich dni, no to myślę, że to jest skrót do pewnego stopnia mylący, bo nie tyle ja, pani redaktor, wraz z moimi przyjaciółmi, współpracownikami, sympatykami występuję przeciwko czemukolwiek, ile raczej za wolnością wyboru, za wolnościami gwarantowanymi przez konstytucję, przez prawa, których żadne niższej rangi zarządzenia ministerialne, a już tym bardziej jakieś tam elektryzujące opinię publiczną wypowiedzi szalonych naukowców w stylu pana Horbana. Ja jestem zwolennikiem prawa, szanowania prawa. Prawo powinno być przestrzegane i żadne przejawy publicystycznej inwencji czy żadne wystąpienia o charakterze propagandowo-medialnym nie powinny wpływać na stan prawa w Rzeczypospolitej. I otóż prawo jest takie z mocy konstytucji, że jest wolność zgromadzeń, jest wolność przemieszczania się i jest prawo do prywatności na różne sposoby określone. Jest na przykład tajemnica lekarska i szanowanie tajemnicy lekarskiej to coś, co zalecałbym wszystkim uczestnikom życia publicznego. Kto chory, kto się źle czuje, niechaj spieszy do lekarza, a my nie upolityczniajmy tego procesu. Szanowni Państwo, różnica między nami, jak widzę, nie po raz pierwszy, jest bardzo zasadnicza. Ja Państwu nie odbieram Waszej wolności, Waszego prawa do pogrążania się w paranoi i nierzeczywistości. Martwi mnie to, że jako osoby publiczne zarażacie pandemią strachu innych ludzi, jeszcze bardziej jako nie prawnika, ale prawodawcę, jako posła na Sejm, który jest współprawodawcą. Martwi mnie to, że prawo jest w Polsce nagminnie łamane pod pretekstem walki o tak zwane zdrowie publiczne. Otóż ja Państwu nie odmawiam prawa do tego, żebyście się barykadowali we własnych domach. Będę się oczywiście zawsze przejmował losem Waszych dzieci, wnuków, niewinnych istot, które chcecie, żeby już do końca świata chodziły w kagańcu, żeby do końca świata były terroryzowane, izolowane od własnych rówieśników, żeby były niedouczone na skutek zaaplikowania im procesu nieuctwa przez internet. Panie pośle, przepraszam bardzo, pan może być chory, pan może o tym nie wiedzieć, pan może mieć znakomity układ odpornościowy, natomiast może pan zarazić bardzo wiele innych ludzi i po prostu nie mieć świadomości tego, że pan zaraża. Pan mówi, kto chory, niechaj śpieszy do lekarza. Pięknie to jest powiedziane, ale my po prostu możemy nie wiedzieć, że jesteśmy chorzy. Pani redaktor, nie śmiem sugerować, ale kierując się tą logiką, proszę w ogóle nie wychodzić z domu, proszę dbać o siebie, serio, życzę pani wszystkiego najlepszego, ale proszę pod ten wspólny mianownik nie podciągać całego naszego życia publicznego. Jeśli ktoś jest w tych kwestiach tak bardzo wrażliwy, to jeszcze raz złego słowa nie powiem, proszę dbać o siebie, ale proszę nie dezorganizować polskiego życia gospodarczego, naukowego, kulturalnego, życia społecznego, także religijnego. Proszę nie niszczyć państwa z tego powodu, że władza, jak to wyżej zauważyłem, ustami osób, które posługując się swoimi tytułami naukowymi, w istocie realizują tutaj poważny projekt propagandowy. Pan Horban i jego spółka to są ludzie, którzy
których oświadczenia o niewystępowaniu konfliktu interesów nie zostały w sposób należyty albo w ogóle przyjęte, albo też nie zostały opublikowane. I to jest bardzo ja powiedziałam, że nie... Konfederacja, wolność i niepodległość.